Witam, z tej strony Enigmatyczny. Dziś przedstawię wam ciekawą historię pewnego miasta, które znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Pensylwania. Centralia. Miasto to do dziś pozostaje prawie doszczętnie opustoszałe. W 1962 roku, jak co roku, burmistrz wezwał ochotniczą straż pożarną do zajęcia się wysypiskiem śmieci, które znajdowało się niedaleko starej i nieczynnej kopalni. Strażacy jak co roku podpalili śmieci, odczekali trochę, po czym zabrali się za gaszenie i wydawało im się, że zgasili ogień. Jednak przez kilka kolejnych dni tliły się dolne warstwy śmieci i żar trafił przez otwór w ziemi do kopalni. Nikt nie wiedział, że zaczął się podziemny pożar, który na zawsze zmienił miasto. Przez całe lata 60. i 70. nie udawało się go ugasić. Jednak dopiero od 1979 roku mieszkańcy zaczęli uświadamiać sobie powagę swojej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Pewnego dnia, po uzupełnieniu zapasów paliwa, właściciel stacji benzynowej sprawdził temperaturę w zbiorniku. Wynosiła ona 78 stopni Celsjusza. Zapadały się drogi, domy, ulice, a ziemia była gorąca. W przypadkowych miejscach otwierały się kratery. Sceny jak z horroru, ale to działo się tam naprawdę. W 1981 roku do takiego wyłomu, który nagle otworzył się na podwórku, wpadł 12-letni chłopiec. Temperatura ziemi osiągała miejscami 400 stopni Celsjusza. Wszędzie są ostrzeżenia o tym, że w każdej chwili w dowolnym miejscu może się zapaść ziemia. Na przestrzeni kilku mil znajduje się tyle węgla, że pożar może trwać nawet kolejne 250 lat. Na walkę z ogniem przeznaczono do tej pory około 7 milionów dolarów. Dwie kopalnie zostały zalane wodą, jednakże ponowne wydobycie było niemożliwe. Liczba mieszkańców przed katastrofą wynosiła 2761 osób. Obecnie mieszka tam ich jedynie około 10. Centralia była inspiracją dla opuszczonego miasta Silent Hill, miejsca akcji gry wideo oraz filmu o tym samym tytule.